Przyjaciele, bardzo mam krótkie dzisiaj poselstwo na temat odwagi. Miałam sen. Śniło mi się w nocy, że siedzę tutaj, na środku, na krzesełku i strzyże mnie Artur maszynką na 3 mm. I zapytałam Boga, czy mam zrobić taki gest proroczy przed Kościołem, żeby pokazać, czym jest odwaga. I Duch Święty do mnie powiedział, że nie. Ale przypomniał mi historię z mojego życia, kiedy będąc w świecie, będąc córką ciemności, będąc tą, która jest odrzucona, siedziałam w kuchni z Arturem i z moim szwagrem. I usiadłam na krześle. Założyłam się z moim szwagrem, że mnie Artur obetnie na 3 mm. Miałam włosy dotąd. I obcięłam się maszynką na 3 mm. Zaznaczam, nie miałam Ducha Świętego. I uczyniłam taki krok. I Duch Święty do mnie powiedział, powiedz ludziom w Kościele na temat odwagi. Jeśli macie swoje Biblię ze sobą, otwórzcie je. Diabeł w ogóle chce, żeby Kościół chodził w naturalny. Diabeł chce, żeby Kościół był nijaki. Rozumiecie? I żeby chodził w naturalnym. Zobaczcie, trzeba mieć odwagę i czuć się bezpiecznie, aby brać udział w takim uwielbieniu. Rozumiecie? Trzeba mieć odwagę i trzeba czuć się bezpiecznie, żeby brać udział w takim uwielbieniu. Nam tak naprawdę niewiele potrzeba. Nie potrzeba nam teologicznych wywodów, ale potrzeba nam tego, abyśmy to, co już wiemy, rozumiecie, abyśmy to przekuli na działanie. Do tego jest potrzebna odwaga. W Dziejach Apostolskich, w 1 rozdziale, w 8 wersecie jest napisane tak: ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Ja to rozumiem tak. Kiedy Duch Święty na was stąpi, weźmiecie zdolność. Weźmiecie zdolność do tego, aby być świadkami tutaj na ziemi. Rozumiecie? Ludzie to w ogóle myślą, że diabeł chce, aby w ogóle takie coś w ogóle, że ty wziąłeś w ogóle moc Ducha Świętego i ona ci jedynie przyda do tego, żeby głosić Ewangelię na ulicy. To już jest za mało. My musimy pójść o krok dalej. My musimy zacząć odważnie marzyć. My musimy zacząć odważnie rozwiązywać worki z marzeniami. Świat to musi zobaczyć i Kościół to musi zobaczyć. Rozumiecie? Powiem wam o synach ciemności. Byłam związana z przestępcą i poznałam w swoim życiu synów ciemności. Wiecie, jacy oni byli. Oni byli odważni. Ja nie, w ogóle chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Nie chcę tutaj mówić o ich mądrości, bo oni nie mieli mądrości. Ale chcę wam powiedzieć jedną ważną rzecz. Oni byli mega odważnymi ludźmi. Oni odważnie wchodzili w biznes, odważnie wchodzili w rodzinę. Ludzie, którzy byli w grupie zorganizowanej, to byli ludzie, którzy byli odważnymi ludźmi. Dlatego Pan Jezus w ogóle taką przypowieść powiedział, że bystrzejszy są, tak? Synowie tego świata niż synowie światłości. Czemu? Z uwagi na bezpieczeństwo. Kiedy żyłam z Arturem, to ja w ogóle, wiecie, ja mogłam sobie śmiało poczynać. Dlaczego? Dlatego, że ja w ogóle miałam ochronę. Ja w ogóle wiedziałam, z kim muszę przyjaźnić. Ja w ogóle widziałam jego kolegów. Ja w ogóle widziałam, jak jest zorganizowana grupa. Rozumiecie? I ja z uwagi na to mogłam poczynać sobie jak śmiało. Mnie się bali ludzie. Wiecie, jak zginął u nas w mieście pewien gwałciciel. Ja się go nie bałam. I nie bałam się go dlatego, i byłam w świecie. Nie bałam się go tylko i wyłącznie dlatego, że wierzyłam w ochronę. Ja wierzyłam w ogóle w to, że jak mi by spadł włos z głowy, to jemu spadnie łeb. Rozumiecie? To jest mega ważne. W ogóle Duchu Święty, ja modlę się, abyś w ogóle dotykał tym słowem ludzi. Diabeł chce, żebyś był nijaki.
Chociaż Bóg powiedział, że jesteś solą ziemi, to diabeł chce cię uczynić nijakim człowiekiem. Rozumiesz? Diabeł chce, żebyś nie był posolony. Diabeł chce, żebyś był nijaki. Nijaki w smaku. Ktoś cię gryźnie mówi, taki jakiś jesteś nijaki, nie wiadomo jaki. Co ty jesteś, wierzący czy niewierzący? Rozumiecie? Wszystko już wiemy. Potrzebujemy w ogóle odwagi. Odwaga jest w twoim duchu. Kiedy Duch Święty zamieszkał w tobie, tak, to dał ci zdolność do tego, żebyś żył ponad naturalnym życiem. Ponad naturalnym życiem. Coś wam powiem o tych synach ciemności. Nie byli to mądrzy ludzie, ale zaznaczam, byli to ludzie odważni. Kiedy sobie nieraz o nich rozmyślam, to widzę, że stawiali wszystko na jedną kartę. Takie było powiedzenie wśród gangsterów, że prostytutki są za płotem, a żony są w domu i trzeba to uszanować. I nikt nie mógł dotknąć żony przestępcy. I nikt nie może dotknąć ciebie jako chrześcijanina wypełnionego Duchem Świętym. Rozumiecie? W ogóle jak mi to Bóg pokazał, to mówię w ogóle, to jest kwestia bezpieczeństwa, rozumiecie? To jest kwestia w ogóle zaufania w ochronę. Ja ufałam w ochronę, ja w ogóle wiedziałam, że jak mi włos z głowy spadnie, to temu komuś, kto mi w ogóle uczknie ten włos, spadnie łeb. Rozumiecie? Twarda to mowa, któż jej słuchać będzie. No niech słucha każdy, kto chce w ogóle wytyczyć jakiś kierunek. Posłuchajcie. Ja poznałam synów ciemności, o których mówiły gazety, o których mówiły media. Rozumiecie? Dlaczego? Bo byli odważnymi ludźmi. Bo nie bali się żyć. Bo uwierzyli w ochronę. Czemu wszyscy ludzie, którzy w ogóle kręcili się wokół Artura, w ogóle pach, 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 oni w ogóle jak głupki szli, w ogóle brali kredyty i tak dalej, rozumiecie? Tam były rzeczy tak zorganizowane, ja sama wiecie, że w nich siedziałam. Ja abstrahuję od tego, nie byłam w tym szczęśliwa, ale chcę wam w ogóle pokazać pewną rzecz. Że w ogóle człowiek, kiedy czuje się bezpiecznie, to śmiało sobie poczyna. Kiedy człowiek się czuje bezpiecznie, to śmiało sobie poczyna. Zadaj sobie to pytanie, czy czujesz się bezpiecznie? Czy ja naprawdę czuję się bezpiecznie? Czy naprawdę ten Duch Święty? Czy ja go w ogóle cenię? Czy on jest w ogóle dla mnie wszystkim? Czy moje działania są w ogóle oparte o to, że Duch Święty mieszka we mnie? Ja w ogóle mu wierzę. Ja wierzę w ochronę. Ja nie boję się w ogóle, nie wiem, w ogóle nie boję się w jakiś związek wejść. Nie boję się tego. Dlaczego? Nawet jeśli się pomylę, tak? To w ogóle Bóg nie podniesie. W ogóle my nie możemy się bać. Wiecie, to w ogóle wszyscy wiecie, że wiara jest walutą nieba, ale lęk, tak, jest walutą piekła. Niestety. Bóg potrzebuje wiary, tak, a diabeł karmi się lękiem. A diabeł karmi się lękiem. Diabeł chce, aby twoje życie było nijakie. Rozumiecie? On chce, aby ten werset, który mówi, że weźmiecie moc Ducha Świętego, tak? Czyli zdolność do wszystkiego. Do czego? Do wszystkiego. Ty wziąłeś zdolność do tego, żeby żyć ponad naturalnym życiem. Nie takim, jaki żyje świat. Ja często mówię, czemu tak się wymądrzasz na internecie w ogóle, a ty w ogóle mówię, ty się boisz w relacji być człowieku. Ty jesteś w ogóle, mówię, ty jesteś inteligentny na internecie, ale kiedy spotykamy się twarzą w twarz, to ty się boisz. Boisz się w ogóle, że cię tam paluszkiem dotknę w ogóle w jakieś miejsce, rozumiesz? Przecież wziąłeś moc Ducha Świętego. Wziąłeś zdolność z nieba, aby żyć ponad naturalnym życiem. Kiedy Bóg dał mi ten sen, to czułam się powstydzona. Czułam się zawstydzona. Pierwsze w ogóle moje pytanie to było, Boże, czy Ty chcesz, żebym ja to w ogóle się ostrzygła teraz tutaj? Wiecie, że ja jestem gotowa to zrobić. I tak zmienię fryzurę, bo jestem przed 40 i muszę coś zmienić. I weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Ja poznałam ludzi ze świata, dla których słowo
było mega ważne. Jak powiedzieli słowo, to go dotrzymywali. Jak składali obietnicę, to jej dotrzymywali. Rozumiecie? Ja widziałam zorganizowanych ludzi. Ja widziałam ludzi tworzących kulturę. Oni stworzyli pewną kulturę. Tych ludzi się bali inni ludzie. Rozumiecie? Oni żyli tak, a inni marzyli, żeby tak żyć. Czemu oni tak żyli? Bo oni się nie bali. Rozumiecie? Żyli odważnym życiem. Niewiele potrzebujemy, posłuchajcie, niewiele potrzebujemy. Nie potrzebujemy mega, super wywodów, tak? Ale potrzebujemy odwagi. I odwaga, jak wszyscy wiemy, tak? To jest działanie mimo lęku. Odwaga to jest działanie mimo lęku. Nie bójcie się wdrażać w życie swoich marzeń. Często ludzie mnie pytają, a jaki jest plan? Ja mówię, nie ma żadnego planu. Jaki jest plan? Ja mówię, ty chcesz plan? Przecież ty masz Ducha Świętego. Plan chcesz? Ja ci mogę stworzyć plan, bo ja ci powiem, co ty masz robić. Ale to w ogóle nie o to chodzi w życiu. To chodzi w ogóle o inwencję twórczą. W ogóle masz Ducha Świętego, jesteś zdolny do tego, żeby w ogóle wyreżyserować sobie w ogóle życie. Nikt cię nie jest w stanie zatrzymać. Malarz firmamentów i stwórca wszystkich gwiazd mieszka w tobie. Więc cóż cię może powstrzymać człowieku? Byliśmy teraz w takim ośrodku, na wczasach. Ja mówię, Boże, jak to wszystko jest pięknie zorganizowane, super siłownie, super śmieranie. W ogóle te kierunki chodzą jakieś takie w ogóle poukładane i tak dalej. Mówię, jak nie mam właściciela, nie jest. Wychodzimy, idzie. Jest chłopak z nabojki. Rozumiecie? W ogóle wszystko było tak zorganizowane. Rozumiecie? Ja mówię, Boże, jak często w ogóle w kościele takie rzeczy nie są zorganizowane. No mówię, chłop ze świata w ogóle lęk go pędzi, rozumiecie? Pędzi go lęk. A my mamy Ducha Świętego. Cóż nas może powstrzymać? Rozumiecie? No nic. Nic. Pierwszą z rzeczy, kiedy zostałam wypełniona Duchem Świętym, to nie było to, że ja zaczęłam się modlić innymi językami. Później się zaczęłam modlić innymi językami. Na mnie stąpiła ponadnaturalna odwaga. Odwaga do tego, aby być świadkiem Jezusa. Pamiętam, jak poszliśmy na miasto, ja mówię, ja tu teraz mogłabym ogłosić całemu światu, w ogóle wiem, że mogę pogody w ogóle ustalać, w ogóle wszystko jest pod moimi nogami. Rozumiecie? Doświadczenie Ducha Świętego. Doświadczenie w ogóle osoby Ducha Świętego. Moje działania, tak? Moje ruchy, moje czyny związane są z tym, że ja w ogóle czuję się bezpieczna. Czuję się chroniona. Nie boję się. Tak jak w świecie, rozumiecie? Tak jak w świecie wiedziałam w ogóle, że włos mi nie może spaść z głowy. Jak Artur siedział w więzieniu, to w ogóle była specjalna grupa, która się musiała mną zajmować. Nie daj Boże, żeby ktoś mi zaproponował pójście do łóżka. Ponieważ bierze się taki malutki tasaczek, taką się bierze może taką deseczkę, takiego delikwenta się potem bierze, paluszek mu się kładzie i mu się obcina ten paluszek. Rozumiecie? Niech nie przewyższa nas świat. Niech synowie ciemności nie biją nas na klatę. Rozumiecie? Powiem wam tak, kiedy będzie o nas mówiła telewizja? Jeszcze, bo już raz mówiła. Ale kiedy dalej będzie o nas mówiła telewizja? Kiedy porozwiązujemy wszyscy swoje worki z marzeniami? Kiedy porozwiązujemy wszyscy swoje worki z marzeniami? Nic więcej nie potrzebujesz. Wystarczysz ty i Święty Duch. Rozumiesz? Wystarczysz ty i Święty Duch. Pytanie jest do ciebie. Czy ty masz w ogóle marzenia? Czy ty masz w ogóle marzenie? Rozumiecie? Bo ja mam marzenia i realizuję moje marzenia. I robię to przez wiarę, mimo lęku. Za dzisiejsze uwielbienie dostaniemy pochwałę. Ale co z tego? Co z tego, jak my to wszystko robimy z inspiracji Ducha Świętego? Co nam może zrobić świat,
jeśli my to robimy z inspiracji Ducha Świętego. Dla czystego nie ma nic brudnego. Dla brudasów to będzie brudne. Zaraz nas porównają z jakimś tam w ogóle zespołem disco polo i w ogóle powiedzą, oni byli lepsi, oni byli lepsi. Rozumiecie? Ale my to robimy z inspiracji Ducha Świętego. Wzięliśmy zdolność do tego, aby być odważnymi ludźmi. Wziąłeś Ducha Świętego nie tylko po to, aby modlić się innymi językami. Rozumiecie? Ja w ogóle nienawidzę takiej niejakości. Ostatnio miałam takie doświadczenie u nas w mieście na ulicy i idę sobie z domu zoologicznego, żeby kupić kotu jedzenie i słyszę, w ogóle miauczy kot. Gdzieś z drzewa. Gdzieś z drzewa w ogóle miauczy kot. W ogóle stoją tam faceci, stoją jakieś kobiety, drzewem jest w ogóle ruszane tak, rozumiecie? Kot miauczy jeszcze bardziej. Ja w ogóle mówię, co tam się dzieje? Mówię, idę kota uratować. Podchodzę w ogóle i widzę, wiecie kogo widzę? W ogóle widzę też takich ludzi w ogóle, którzy w ogóle, no w ogóle nie potrafią w ogóle czegoś, w ogóle, no nie potrafią niczego wyreżyserować. Ja mówię, Boże, co to jest? Ja natychmiast biorę autorytet. Natychmiast, kiedy widzę, że jest sytuacja w ogóle jakaś tak, w której ludzie w ogóle chodzą, wiecie, nie wiem, opętani, to ja natychmiast biorę autorytet. Przez co? Bo ja mam Ducha Świętego, w ogóle we mnie jest cały czas reżyserka. Więc podchodzę, pytam się, co tu się dzieje. Jest kot uwięziony na żywo. Więc ja wchodzę do sklepu zoologicznego, biorę drabinę i szczotkę. Taką wielką, taką zaniataczką. Stawiam tą drabinę, wchodzę na tą drabinę, biorę tą szczotkę do góry nogami i podważam tego kota. Rozumiecie? Tą stroną, którą się zamiata i go ściąga. Wiecie, a ci faceci w ogóle... Ja mówię, zepsuli drzewo! Drzewo zepsuli! W ogóle stało tam gromadę facetów i w ogóle popsuli drzewo. Rozumiecie? Takie w ogóle, taka jakaś nijakość. I diabeł chce, aby takie życie nijakie ludzie prowadzili w kościele. Przyjdę na uwielbienie, poskaczę, tak? To w ogóle... Po tym to ma być... Po tym mają w ogóle mają być świadectwa. To mają być świadectwa, bo jeśli nie, to znaczy, że w ogóle jesteś spięty dalej jak agraweczka. To znaczy, że jesteś spięty jak agraweczka. Trzeba dać się Bogu rozpiąć. Daj się Bogu rozpiąć w ogóle. Wiecie, że Bóg nas nie zapiął. Zapiął nas system tego świata. System tego świata cię zapiął. I powiedział, będziesz taki, będziesz taki i będziesz taki. I kwestia, czy ty uwolnisz w to wiarę? W co ty uwolnisz swoją wiarę? Czy w to, co powiedział do ciebie świat? Czy w to, co powiedział Bóg? Weźmiesz zdolność Ducha Świętego i będziesz mi świadkiem na całej ziemi. Co to znaczy być świadkiem? To nie tylko stać na ulicy i głosić Ewangelię. Ale być świadectwem Jezusa. Ale być świadectwem Jezusa. Że w ogóle ktokolwiek zajrzy do każdej dziedziny mojego życia, to ja w ogóle mogę powiedzieć, posłuchaj. Tak wygląda życie osoby, która chodzi z Bogiem. Tak wygląda życie osoby, która chodzi z Bogiem. Nie mówię, nie wiem. Bo w ogóle w Bogu jest tylko tak i tylko nie. Jeśli mówię, nie wiem, tak, to diabeł tam już się kręci. Musisz się zdecydować. To w ogóle, wiecie, to jest kwestia naszej decyzji. To jest kwestia naszej decyzji. Czego my tak naprawdę chcemy? Czego tak naprawdę chcesz? Wiesz, w ogóle, tak naprawdę zostałeś wypełniony Duchem Świętym i wiesz, możesz w ogóle dalej jarać, możesz kłamać. Ja na przykład, wiecie, w ogóle pójdziesz do nieba. No pójdziesz do nieba. Ale nic nie zrobisz tutaj na tej ziemi. Nic. Na nikogo nie wpłyniesz. Nikogo nie dotkniesz. Nikogo nie posolisz. Nie posolisz niczyjego życia. Wiecie? Wiecie, za kim się chce iść. Chce się iść za pasjonatami. Chce się iść za tymi, tak? Którzy w ogóle coś pokazują swoim życiem. Ilu z was w ogóle marzy o czymkolwiek? I zobacz, czy realizujesz swoje marzenia. Upłynął jakiś czas. I zobacz, czy realizujesz swoje marzenia. Czy dalej tak naprawdę w ogóle Duch Święty, tak, jest dla ciebie tylko po to, żeby na uwielbieniu sobie poskakać, pod koniec uwielbienia
posiadałeś to skręcić. Wiecie, dałeś się rozkręcić pod koniec uwielbienia. Taki był jest zesztywniały. Przyjaciele, nie chcę do was dużo mówić, ale chcę, żebyście wzięli to poselstwo na poważnie. Odwaga jest czymś, co uruchomi w naszym życiu to, że dowie się o nas świat. Ostatnio zadzwoniła do mnie taka kobieta, bardzo młoda. Zrealizowała swoje marzenie i pojechała do Mozambiku. I wcale nie jest w jakimś tam super kościele. Uważam, że jest w kościele, w którym niegłuszona jest pełna Ewangelia. Ja mówię, a jak ty się dowiedziałaś, że ty do tego Mozambiku masz pojechać? A ona do mnie mówi, przecież mam Ducha Świętego. Przecież mam Ducha Świętego. Zostawiła rodzinę i wyjeżdża na takie krucjaty dwuletnie. I wcale nie jest tak, że jej się Związek Małżeński rozpada. Ponieważ cała rodzina jest do tego wyposażona. Rozumiecie? Odebrała marzenie. Uruchomiła wiarę. Uruchomiła odwagę. Pojechała do Mozambiku. Uczy tam dzieci. Wiecie? I jest szczęśliwym człowiekiem. Dlaczego tak zrobiła? Bo ona ma relację z Duchem Świętym. Bo ona ma relację z Duchem Świętym. Spójrz też dzisiaj, jak wygląda twoja relacja. Wiecie, wiele ludzi może nad tobą stać i prorokować do twojego życia. Może mówić do twojego życia mnóstwo rzeczy. Rzeczy chwalebnych. Ale jeśli ty w to nie uwierzysz, jeśli to nie zostanie połączone z twoją wiarą, to nic się nie wydarzy. To w ogóle chrześcijaństwo jest mega proste. Mega. Jeśli chcemy być ruchem przebudzeniowym, to musimy być odważnymi ludźmi. Rozumiecie? Jest napisane, kto jest bojaźliwy, niech w ogóle nie idzie na wojnę. Kto się boi, w ogóle niech nie idzie na wojnę, rozumiecie? No w ogóle jak się boisz, to w ogóle nie idź. Nie bierz udziału w tym czymś, tak? Bo to jest niebezpieczne. Zaraz za kilka dni, jak Michał to wszystko wrzuci na YouTube, tak? To świat w ogóle będzie dla nas pył. Z powrotem będą mówili, co ten magik tam na środku wyczyniał, ale poszli, bo wiecie, w ogóle upili się. I teraz tak, albo w ogóle ja jestem pewna, że w tym jestem. Z uwagi w ogóle na świadectwo Ducha Świętego we mnie. Albo w ogóle wyfiksowuję się z tego tematu. W ogóle stawiam wszystko na jedną kartę, albo z Bogiem, albo w świecie. Kiedyś taki człowiek do nas powiedział tak, a dlaczego wy takim życiem gorącym żyje nie łamała? Bo nie ma innego życia. Bo Bóg powiedział, tak? Bądź zimny albo gorący. Jak będziesz letni, to cię wyżywa z pustyni. Bądź zimny. Ale to gorąc. Bo cię wyżywa. Słowo jest straszne słowo. Rozumiecie? Ale pionujące. Ale w ogóle pionujące. Wzięliśmy moc Ducha Świętego. Nie po to, żeby tylko pławić się w innych językach i nic z tym dalej nie robić. Ponieważ masz się łapić innymi językami. Masz budować swojego wewnętrznego człowieka. Po co? Po to, żeby to potem wszystko wylazło do wierzchu. To potem ma wszystko wyjść do wierzchu, a nie tam takie ma być pochulone w tobie. Kościół mega tego potrzebuje. Rozumiecie? Co mówi Biblia? A świat oczekuje na objawienie się synów i córek Bożych. Świat oczekuje. I teraz wiecie, jeśli my przez głupotę, przez trwanie w lękach nie wejdziemy w ten wakat, to wejdzie ktoś inny. I po wszystkim. To w ogóle nie są prośby. Rozumiecie? To są w ogóle słowa od Boga. Rzeczywistość nas nosi różnie. Powiedziałam wam kiedyś, co było, kiedy nie pojechałam z Arturem do telewizji. Bo uważałam, że to w ogóle jest zwiedzenie.
nie można być chrześcijaninem i tyle razy w telewizji. I ja troszkę muszę być taka spokojniejsza. I siedziałam w domu i płakałam przed telewizorem, ponieważ występowała tam jakaś pastorelka, która mówiła o jakimś zawodzie, o tym, że ona jest w ogóle w jakimś zawodzie. Rozumiecie? Rzeczywistość nie lubi próżni. Tak? Z uwagi na mój lęk, z uwagi na mój upór, ktoś wszedł w to miejsce i powiedział zupełnie inne rzeczy, niepotrzebnie. I tak samo jest z nami. Tak? W ogóle Bóg to przed nami kładzie. I możesz się w ogóle bać, w ogóle pójdziesz do nieba. To w ogóle nie o to chodzi. Ostatnio mi to Artur wytłumaczył w samochodzie. W łasce nie ma prawa. W łasce nie ma prawa. A propos narzeczeństwa. W łasce nie ma prawa, jak mamy żyć. Możemy się zamować, możemy się przytulać, możemy się pieścić, możemy robić to, jeśli cię stać na to, żeby się spinać. Ale potem się nie rozpiąć. To się spina. A gdzie się rozpinamy? Tylko w łóżku. Rozumiecie? Bóg kładzie te rzeczy dzisiaj przed nami. Tak? I mówi, dałem ci wszystko, co miałem. Dałem ci wszystko, co miałem. Dałem ci Świętego Ducha. Tego samego, który w ogóle pełni zmartwychwstania. Masz moc do tego, aby być moim świadkiem. Masz moc do tego i zdolność, aby świadczyć każdą dziedzinę swojego życia. Aby świadczyć małżeństwem, aby świadczyć finansami, aby świadczyć twoim świętym życiem, aby świadczyć rodzicielstwem. Rozumiecie? My mamy moc Świętego Ducha. Niech nigdy diabeł nie spłyci tego w tobie. Duch Święty, tak? Duch Święty jest Bogiem. Mieszka w tobie Bóg. I jeśli Bóg do ciebie coś mówi, no to jakże tego nie mówić? Rozumiecie? Przepraszam. Wzięliśmy moc Świętego Ducha, aby być świadkami. Wiecie, jak to jest? Przyglądamy się często na ludzi ze świata i mówimy, czemu im tam idzie? Dlaczego im tak idzie? A w ogóle przyjrzyj się na swoje życie. A zobacz, a może w świecie byłeś bardziej odważny? Może w świecie robisz bardziej odważne ruchy? Przyjrzyj się w ogóle swojemu życiu. Może w ogóle byłeś taki, wiesz, powiedziałeś z sobą i leciałeś. Nie potrzebujesz na okoliczności. Nie potrzebujesz w ogóle, czy ktoś taki... A w ogóle czy taki plan jest w kościele stworzony? Czy ja to mogę zrobić? W ogóle stwórz ten plan. Stwórz jakiś nowy plan. Jest to, co jest. Ale ty w ogóle możesz stworzyć plan. Możesz w ogóle coś zrobić. Możesz do kogo pojechać. Możesz służbę założyć. Możesz kościół założyć. Słuchaj, pomożemy ci. Kościół możesz założyć. Na chętnie. Kto chce założyć kościół? Wzięliście moc Ducha Świętego. Do czego? Do tego, żeby być świadkami Jezusa. Świadek Jezusa. To w ogóle najwyższa ordynacja. Już w ogóle wyżej postawionym być nie można. Jestem świadkiem Jezusa. Tak? Przyjaciele, zostawiam was z tym. Prześpijcie się z tym. Prześpijcie się z tym, że macie w sobie Ducha Świętego. Niech was nie zatrzyma nigdy nikt. Żaden człowiek. Po prostu nikt. Amen. Wstańmy, proszę, pomódlmy się. Duchu Święty, ja dziękuję Tobie za was, że Ty jesteś z nami. Ja Tobie dziękuję za to, że Ty uczyniłeś nas ludźmi odwagi. Że kiedy Ty wypełniłeś nas swoją obecnością, staliśmy się Twoimi świadkami tutaj na ziemi. Że jesteśmy jak Ty, Jezus. Że niczym się nie różnimy od Ciebie. Że tak jak Ty, Jezus, chodziłeś w odwadze Świętego Ducha tutaj na ziemi. I robiłeś rzeczy, o którym się prorokom nie śniło. Tak jak Ty poszedłeś na krzyż i wstałeś z martwych przez wiarę, takim my możemy funkcjonować. Duchu Święty, uwielbiam Cię za to. Dziękuję Ci, że jesteśmy pewni. Duchu Święty, i żaden syn tego świata nie będzie nas zawstydzał swoją światową odwagą, ale my w Twoim świętym Duchu Boże będziemy dokonywać rzeczy w jeszcze potężniejszej odwadze i nigdy się nie wycofamy. W imieniu Jezusa. Amen.